Siema! Tak jest, są tam dzieci, ty? Huśta się. Na huśtawersce taki ziomeczek. Tak, a co chodzi z poporadami? Już ci mówię, drogi kolego. Będę wcielał się w rolę twojego internetowego kolegi i będziesz mógł się mi wyżalić, będziesz mógł opowiedzieć o swoim problemie. Ja będę chciał starać się go rozwiązać. Ale, żeby nie było, nie możesz brać wszystkiego, co powiem, na poważnie. Bo być może skończysz tam, gdzie nie powinieneś, rozumiesz? Zerwała ze mną dziewczyna po 2 latach, jak sobie z tym poradzić? Tak szczerze, to jest dobra porada. No. Potrzebujecie po pomocy? I oto jestem, oto jestem. Witam w studiu Popena na poporadach. Pierwsza edycja, niedziela, godzina 18. Nawet się trochę zestresowałem, nie? Co to dzwoni do mnie Sentino? Czekajcie, stop, stop, stop. Halo? Halo? Witam cię. No siema. A kurwa, na to, widzisz to? I powiedz mi, z czym taki człowiek jak ty ma problem? Wiesz co, miałem przekminę jakąś, żeby dla beki coś powiedzieć, jak, aha. Nie wiedziałem, że tu kamerka się włącza. Przeciętny widz popa, tak? Klasik. Dawaj żart. Bo miałem plan zrobić tak, żeby tu gadać, wiesz, przez minutę, dwie, że mam straszny problem. Aha, i na końcu miałem powiedzieć, że mam problem z za dużym kutasem, ale to... Miłego. No, siemanko. Halo? Halo? No to tak, ja jestem Michał, mieszkam pod Warszawą. Pod Warszawą? Choć w sumie od jakiegoś czasu już nie, bo teraz siedzę w sumie w Holandii, więc tutaj ciekawa sprawa. Dobrze, i z czym przychodzisz? Problem z dziewczyną jest taki, byliśmy sobie razem przez 3-4 lata mniej więcej, no i teraz wyszła sytuacja, że jeden ziomek... Jeszcze właśnie, przerwę ci, ile masz lat, bo 3-4 lata muszę, wiesz, troszkę poukładać w głowie. 22 w tym roku. 22, czyli zacząłeś z nią być, jak miałeś około 19 lat, tak? Młodzieńcze czasy, jasne, słucham dalej. No i trafiła się właśnie taka chowa sytuacja, że już dobra, nie będę wchodził w szczegóły, ale właśnie jeden z ziomek, z którym się znałem przez długi czas, okazało się, że właśnie też próbował zarywać do tej dziewczyny, no i ostatecznie skończyło się, że ziomek pojebał mi tą dziewczynę. O! Sytuacja jest taka, że nadal jakby mam swoich znajomych na Discordzie i siedzimy sobie tam czasami, no i jak ja sobie siedzę z nimi na Discordzie, sobie gadamy, no to jest raczej spokój. Ale jednak zdarzają się też sytuacje, że ten ziomek potem, kiedy ja sobie wyjdę z tego Discorda, to on od razu wbija na kanał, no i tam wszystkich innych zajmuje. Aha, czyli no cię unikacie się nawzajem, nie? No, w tej chwili tak. I to był twój bliski kolega, czy to był taki po prostu ziomek tam z ekipy, powiedzmy? No to był raczej ziomek z ekipy, także no... Ja sądzę generalnie, że to w takim razie nigdy nie był twój kolega. Dla mnie to jest dosyć jasne, nie? Że jeśli w momencie masz grupę znajomych i ktoś ma z nich dziewczynę, to ta dziewczyna powinna być dla ciebie nie istnieć, nie? Rozumiesz? Ty, kurwa, nie ma jej. Twój kolega, pseudokolega, był kurwą, a ona, nie wiem, czy czujesz do niej sentyment, czy nie, ale niestety, śmiem twierdzić, że dobrze, że stało się to teraz, aniż miałaby cię zostawić za 2 lata, bo by było... Sraka by była wtedy jeszcze większa, nie? Kurwa, ja pierdolę, mój pierwszy dzień w robocie, a takie ciężkie? Jebany NFZ, no, poczekaj, zaraz coś wymyślisz. Słuchaj, a ten kolega, miałeś z nim rozmowę? Miałem. Okej, co ci powiedział? Arek mi tak mówił, że no ogólnie to, że nie chciał, żeby to się stało. Aha. I że on to w ogóle myślał właśnie, że jakoś sobie z tym poradzi, ale nie mógł sobie poradzić i w końcu jakby zaczął tam zarywać, bla, bla, bla. I że robił to podświadomie, ale tak naprawdę się tym nie chciał, jakby nie chciał w to iść, ale no wiadomo, no. Ja nie wierzę, że jakby przez 1,5 roku chłop tylko z tyłu głowy miał coś takiego i że nie mógł się powstrzymać. Aha, no, ale... czyli kierował się trochę instynktem, tak, że podrywał ją nieświadomie. Dobra, Arek to mega kurwa, ty. I bo on to zrobił, nie, rozumiem, kiedy ty jeszcze byłeś w związku z Justyną, no tak, nie? Jakby ta sytuacja była mniej więcej w taki sposób, że on to już jakoś od 1,5 roku mniej więcej jakby coś tam miał w tyłu głowy. A, czyli on cały czas prowadził jakieś podchody do Justyny, tak? No. Znaczy, jakby tak w teorii, jak myśmy se gadali, czy coś tam normalnie, przez jakby większość czasu na Discordzie, no to jakby, no to była, wiesz, normalnie ekipka, żebyśmy se gadali, no to ja nie miałem jakoś większych z tym problemów, ale no jednak... Ostatecznie wyszło na to, że jednak chłop jakieś podchody robił. I wiesz, jakby teraz po czasie, to ja sobie mogę to zobaczyć, że no, może coś tam było, ale tak naprawdę, no to
jak sobie normalnie na przykład wychodziliśmy grupką znajomych na drinka i oni ze sobą gadali we dwójkę, no to wiesz, to nie jest nic specjalnego, wiesz. No dobra, a co ty mu powiedziałeś wtedy? Mówię mu, że na pewno, że to chujowa sytuacja i że ja jestem trochę no tutaj wkurwiony. Gadaliśmy se, tam nie wiem, przez jakieś 10 minut, potem miałem już takie, dobra, kurwa, mam tego dość i wyszedłem. A z tą dziewczyną masz kontakt? Mam nadzieję, że nie. No tak pół na pół, w sensie jakby nie gadamy za bardzo, tylko no raz na jakiś czas, jak tam jakiś, wiesz, mem na Instagramie czy coś. Wysyłacie sobie memy na Instagramie? No. No nie, no kurwa, co ty, Michał? No kurwa, no co? Nie, no kurwa, to jest ona właśnie, nie powinieneś jej wysyłać żadnych kurwa memów, człowieku. Zetnij kurwa kontakt, zetnij kontakt z tą kobietą. Justyna nie jest cię warta, człowieku. Nie możesz jej wysyłać memów. Co to jest kurwa? Michał, otrząśnij się. Ale powiem ci tak, mogę cię pocieszyć, nie? Dawaj. Justyna i Arek nie będą razem. Nie będą też razem. Też tak sądzę. Nie będą razem. Rozumiesz, jak się spotykają dwie kurwy, to będą się na lewo i prawo puszczać. A gadałeś z kumplami o tym? No trochę tak. No, no i co oni patrzysz, o tym wszystkim jednak sądzą? No nie wiem, masz jakby dwa różne obozy. Jedny taki, okay, który dwa jest obozy, bardziej no tak, że ma wyjebane jakby na tą sytuację w takim sensie, że... Że to nie ich sprawa? No, a drudzy no to są tacy, że no chłop zjebał i że raczej nie chcą się z nim spotykać, a nie nic. No to ja proponuję zrobić tak. No. Wchodzisz, dajesz muta Arkowi na DC. Nie? No. Wchodzisz do kumpli, nawet dawaj, jak on będzie, i mówisz, że nie będziesz gadał z tą szmatą, i masz go na mucie, i masz wyjebane, nie? Musisz jasno powiedzieć, nie? Arek to jebana kurwa. Złamał kurwa broski kurwa kot. Jedni pójdą pewnie kumple z tobą, drudzy będą mieli może bardziej wyjebane lub mniej, ale wyklaruje się to, że oni pewnie zrozumieją, że Arek to kurwa. I będą dobra, go albo unikać, albo też traktować w taki chujowy sposób. Nie chyba możesz tak pokazać też tego, wiesz, że swojej, nie wiem, czy słabości, czy nie, ale musisz mu pokazać, że masz go w kutasie, nie? No właśnie już aktualnie mniej więcej tak robię, bo jak chłop kurwa ciągle tutaj robi jakieś zagrywki, jakieś wysyła jakiegoś, czy jakieś zarzutki, żeby wbić na Discorda, czy jeszcze jakieś inne, bo myśmy też się mijamy czasami IRL jakby, no bo kurwa jak on tutaj też jest w Holandii, to już kilka razy dobra, widziałem. Dobra, czy Arek ma no 2 metry, waży 100 kilo, jest dociętym skurwielem? No bliżej tego w sumie niż odwrotnego. A musisz załatwić sobie pistolet? Rozumiem. Nie, no wiesz, musisz mu pokazać, że się go kurwa nie boisz i że to, że jest duży, to nic nie zmienia. Nie zmienia tego, że jest kurwa szmatą z charakteru, nie? To prawda, no. No. No i gitara. No to dziękuję ci, Michał, za rozmowę. Zdróweczka dzięki, ci popo życzę. Hejka. Najlepszy jesteś, kace. Kace cię też. Kto teraz? Kto ma giga problem? Halo. O, dobra, nie wisisz, jest git, wszystko. No, jest G. Zaczynając. A to od mam razu na imię historia, Arek, może nie? Chcesz się przedstawić czy coś? No, mam na imię Arek. Arek? Tak, 23 lata, mieszkam w Holandii. Aha. I ostatnio taka jedna babka sama mi się do łóżka wyprała, nie? Aha. I taki ziomek mój przyprął się o to. Teraz to w ogóle na Discordzie mnie zablokował, udaje, że mnie nie słyszy. I co mam z nim zrobić? Jakiś weekend, teraz coś do mnie pisze, chce się ustawiać. No i co byś zrobił? Jaka laska ci się ten do łóżka wpakowała? Halo, no jego. O, już 3-4 lata chyba byli razem. A, no. Justyna. Czemu dałeś się? Ja jestem na raz. Teraz czasami do mnie przyjdzie szybki numer, jak wiesz, do przodu. Aha. A ten dalej płacze za nią, nie? Aha. A myślisz, że płacze za nią? No nie wiem, tak mi się wydaje. Jakieś memy jej wysyła na Instagramie, to czasami ja odpiszę za nią. Aha. A nie sądzisz, że ten? Że jak wpadła ci do łóżka to dziewczyna twojego a to był twój kolega? Znaczy nie, coś tam się do mnie przymilał, ale no wiesz, cały czas go z dystansem trzymałem. A, on się do siebie przymilał. Tak. Ogólnie on był w naszej grupie, wiesz, mieliśmy taką grupę znajomych, on tam pośmiewiskiem był. Pośmiewiskiem? Tak. A co robisz? Ja? No, ogólnie w życiu. No, jestem programistą w Holandii, nie? A, programistą, po gościu studiach pewnie no, już. No ja właśnie skończyłem studia. A, pewnie chodzisz na siłownię i masz 2 metry? Nie no, prawie, nie? 1,90 m i na siłkę zaczynam dopiero, no. A, zaczynasz dopiero, okej, okay, dobra. No.
No to słuchaj, no to ustaw się, nie, z tym gościem, a ten gościu, no, coś mi się obiło uszy, on jakoś, kurwa, pod Michała mi pasuje. No, pasuje. No to ustaw się z nim normalnie. No dobra. Ustaw się z nim i myślę, że będzie po problemie. No ludzie, to jest nalepę, mówię ci. Nalepę? No. No to kurwa, nie bój się nic, kolego. Weź Justynę ze sobą najlepiej, żeby patrzyła na to wszystko. Nagra wszystko, potem na Twitterze będzie, że znowu ktoś zakatowany. No, weź. Arek, no i koks. Rozwiązałem problem. Tak. No, pozdrawiam cię, Arkadiuszu, i życzę owocnego spotkania. Mam nadzieję, że go wyjaśnisz. Wyjaśnię. No, siemanko. Problem z głowy. Justyna teraz zadzwoni. No kurwa. Halo? Halo. O, witam cię. Witam. No, mam problem pewien. Masz problem, dobra, przedstaw się, skąd jesteś, takie wiesz, bo takie informacje tam. A, no dobra. Problemowe, no. No to jestem Kasper. Warszawa i mam problem tak, no, mów. Ile masz lat? 19. 19, dobra. I no mam taki niekonwencjonalny problem, bo mam sprzeczki z chłopakiem w związku. A o co? No ogólnie poznałem go na Tinderze. I na Grinderze? Mieliśmy... No to był, nie, na Tinderze. A, na Tinderze. Okay. No co? No umówiliśmy się, było wszystko spoko, do momentu jak nie zaczął mi ruchać na kasę. Ha, no. Ja mu to wszystko stawiałem. Jak to się przejawia? No ja tutaj zapraszam go na jakąś restauracyjkę, ale też wyższej półki, tu do kina, na film w sali VIP oczywiście, żebyśmy byli we dwójkę tylko, bo cenię sobie prywatność. No są, w Cinema City nawet. O prosto, o! No, tylko fuj, kosztują trochę. No dobra, no ale dobrze, no zapraszasz go ty, no. No i on jakby na kolejnych spotkaniach nie okazuje żadnej inicjatywy z tego, żeby no płacić za siebie jakoś. Aha, czyli po prostu... Zapraszasz go i on przyjmuje, tak? Jakby bierze do siebie. No, ale nic jakby od siebie nie daje. A powiedziałeś mu o tym na przykład, że żeby... Na przykład powiedz mu tak, może ty mnie gdzieś teraz weźmiesz. No to on mówi, że nie. A, to niech wypierdala. No mówi, że nie chce. Co, wypierdalać? No, już mu to powiedziałem 5 razy. Mieszkacie no razem? I właśnie... No niestety tak. A, kurwa, to nawet bloka nie można zajebać. No... No to ty, no to nie bierz go nigdzie. No ale potem wrócę i pytasz się, gdzie byłam. No to mu powiedz. No okej. Okay. Z czym problem? No chodź bez niego, powiedz, że ten. Powiedz, że już nie masz kurwa tyle kabony, nie? I tylko tyle? A długo jesteście razem? No tak, powiedzmy, nie wiem, rok i tam 6-7 miesięcy. A, no daj go do mikrofonu tu. No jak mam go dać do mikrofonu? On się będzie wstydził. Nie, no daj go, dawaj tu. Ja nie wiem, czy w domu jest nawet. Aha, a to gdzie on chodzi? Przecież pieniędzy nie ma. Może żebro. Żebro. A co jak twój chłopak się kurwi? Kto by go chciał, kurwa, jak... No właśnie, ty z nim, no przeprowadź się. A wiesz, jakie to drogie w aktualnych czasach? Znajdź sobie nowego. Mieszkanie czy chłopa? Chłopa. I się wprowadź do niego. A chciałbyś zostać moim chłopakiem? Nie. Okej. Okay. Powiem tak, nawet jeśli to myślę, że nie chciałbyś się tu wprowadzać, kolego. Ale może ty do mnie byś chciał, bo tam to na dwie nogi nie postawił. No i co, w trójkę byśmy mieszkali? Nie no, byś go wyjebał, silny jesteś. Ty mówisz, że trenujesz. Jeszcze taka pizdeczka jest z tego chłopa. No, ale Glocka ma podobno. Glocka? Tak, ma starego wojskowego, jakiegoś byłego. Ale wygląda na takiego spoko, normalnego. Podobał ci się? Pomidor. No dobra, ja proponuję ci zmianę mieszkania, zmianę chłopaka, bądź wyruchanie ojca chłopaka. Żadnych kurwa wydatków na niego. I po prostu, wiesz co, powiedz, jak będziesz gdzieś wychodzić, to mówisz, że spierdalasz, nie? I żebyś się pierdolił. No dobra, ale to jest moje mieszkanie, czyli w sensie, ja bym musiał na pewno... To czemu go nie wypierdolisz? No bo jakby, nie wiem, mam, załóżmy, takie przywiązanie do niego. A, no to nie możesz, to... Mimo nie... wszystko. To nie, to nie. To dobre wspomnienia zostały. To w złą stronę idzie. To jest. To tak nie działa. Musisz spakować teraz walizki. Jego walizki. Mhm. Wystawić przed drzwi i daj mu 300 i powiedz, że wypierdalał. No za 300 mógłbym to zrobić w sumie. No dobra. To w sumie to tyle z tego. No. Dziękuję ci. Proszę.
Dobra, prościzna. To już trzeci. Halo, halo. Halo, halo, witam. Witam ponownie. Witam. Ponownie? No, ponownie. No, tanie z brzucha robiłem. O kurwa. Gdzie masz problem? Ale... To się trafiło. A, i twoja dziewczyna to Gabrysia. Tak, tak. O kurwa. I co ty, jaki problem jest u ciebie? A właśnie z dziewczyną też jest problem. O, no. No mówię, jak się najebie, to odpierdalane są ostre akcje. Aha. I ostatnio też odcięło mi film. I podobno powiedziałem mi kilka niemiłych słów. Trochę coś tam ją wyzywałem. No nie wiem, nie pamiętam, ona nie chce mi powiedzieć, nie chce ze mną rozmawiać od tamtej pory. Zamknij oczy, nie? I wyobraź sobie, czy widzisz ją za 10 lat jako swoją żonę. Kurwa, jak na razie to widzę tylko podbite oko, nie? Jak to? Gadałem sobie z tatą tak przy wódeczce, coś tam na takim spotkaniu rodzinnym. A, no, czyli było spotkanie z rodziną też. Jest... Tak, I powiedział mi, że taką prawdę życiową, że jak się kobiet nie bije, to im wątroba gnije. No aha. I zapamiętałem to i uznałem, że sprawdzę, nie? A i zajebałeś jej. No tak, przypierdoliłem sierpa. Okej, okay, to może ona o to jest zła, ty. Ty, no może być, że też o to, nie? No, zostaw ją, powiedz, że to koniec. Rodzicom powiedz, że wypierdalasz. Weź wszystkie pieniądze, jakie zdołasz i wszystkie drogie rzeczy, sprzedaj je w Lombardzie i oddaj się alkoholowi. Ty, tak, tak. Przypomniał mi się jeszcze jedna sprawa, którą chciałem z tobą obgadać. Aha. No, i moja mama już od dłuższego czasu nie może sobie znaleźć żadnego partnera. Ale szuka? No szuka, ale są spore niepowodzenia, nie? No. No, i ja próbuję znaleźć jej chociaż jakiegoś one night standa, nie? Aby znowu to poczuła, nie? To coś, aby znowu zaczęła się uśmiechać i tak dalej. A wyślij mi zdjęcie swoje małe. A najlepsze jest to, że ja już ci to kiedyś wysłałem. Tutaj po streamach też chodziłem, próbowałem znaleźć kogoś. Ha. To powiedziałeś, że się za to nie zabierzesz, ale możesz zerknąć. A to ty mi wysłałeś zdjęcie gochy. No tak. Dobra. Spierdalaj, Oliwier, kurwa. Siema. Siema. Mam na imię Wojtek, jestem spod Krosna. I ja przyszedłem z... A ile masz lat? Ja mam 16 lat, to niedługo 17. I właśnie w życiu się czuję trochę taki samotny. I od 3 lat jakoś tak mi się podoba jedna dziewczyna. Powiedzmy, że to jest Kasia. Jakby to powiedzieć, ona jest w stosunku do mnie niemiła. A podaj mi przykład, jak możesz. No po prostu wychodzę sobie z znajomymi i sobie piszę, co robi. Ona pisze mi, że na przykład się uczy czegoś, a po czym 2 minuty później widzę ją, jak wraca z ten, na przykład ze spaceru z psem i z kolegą idzie. A, może uczyła się całować. No nie fajne by to było. Właśnie. Ogólnie jestem z nią bardzo blisko dosyć. Ogólnie to byłem z nią nawet przez 2 tygodnie, ale... A powiedziałam... byłeś z nią, tak? Tak, tak. Przez 2 tygodnie, ale niestety powiedziała mi, że nie jest gotowa na związek i że nie chce mieć na razie chłopaka. I teraz jedynie się cały czas, co tydzień na imprezach, coś, nie wiem co tam robi, ale no po prostu imprezuje. Daj dupy, po prostu chcesz powiedzieć, że no, daj dupy. Co, masz takie mówić. Podejrzenia, nie jesteś w stanie... No powiedzieć... mam takie podejrzenia, tak, dokładnie. Mam takie podejrzenia, ale nie chcę tego stwierdzać. Wojtek, powiem ci tak. Jak możesz dalej coś do niej czuć, skoro ona oddaje się, kurwa, ulicy? W sensie, przez pierwsze 1,5 roku, jak z nią pisałem, to nasza relacja wyglądała bardzo dobrze. Hmm? Nie miała nikogo innego, żadnego kolegi. No. To jeszcze tak też nie wychodziła na te imprezy żadne, tylko po tym jakby na tym rozstaniu, tym co byliśmy te 2 tygodnie, to dopiero wtedy zaczęła chodzić na te imprezy. Więc jeszcze jak na początku się ze mną zadawała, to jeszcze było dobrze. Po spotkaniu z tobą się odwiedziało? No tak, tak, więc jaką masz dla mnie poradę, co mam zrobić? W sensie dalej mam z nią kontakt i piszę w międzyczasie i nie wiem czy... No to nie, to, dobra, ja mam dla ciebie, po pierwsze, to ci powiem tak, jesteś w wieku chujowym związkowo, ale zajebistym przeżyciowo, moim zdaniem. Dokładnie. Nie powinieneś szukać sobie w tym wieku na pewno kogoś, bo sobie wyobraź, nie? Jak chcesz być z kimś, to raczej już chcesz być z nim przez całe życie później. Może to, kurwa, zabrzmi dziwnie, ale zobacz, poznajesz ten, nie? Poznajesz babę w wieku 15 lat,
już jesteś z nią do końca życia, nie? I to jest jedna baba. Wyobrażasz sobie taką sytuację? Do wykonania. No jest to ciężkie do wykonania, ale myślę, że są takie przypadki. No dobra, no są, ale jest ich bardzo mało, nie? No tak, tak. A ty cały czas do tej jednej, do Kasi. No tak. I zacząłeś z nią pisać, ale ty się pisałeś z nią półtorej roku? Tak, i się z nią, wychodziłem z nią. A, wychodziłeś z nią, czyli się spotykałeś tak. Z nią normalnie. Tak, 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 ale nic między nami nie było takiego... Więcej, czyli i spotykałeś tak, tak, się tak. Z nią półtorej roku? Tak. Nie no, Wojtas, jak spotykałeś się z nią półtorej roku i nic z tego nie wyszło, to już ta relacja nie szła w żadną stronę, nie? W żadną. Ona szła na etap kolega, koleżanka, no czasem się spotykamy, może spędzimy jakoś czas, nie? No. To już wtedy, kurwa, ciężko jest cokolwiek, nie? Zrobić. I kurwa, może ona, wiesz co, może ona pod tym naporem twoich wiadomości czy czegoś, spotkania się, bo mówisz, że byliście 2 tygodnie, nie? No tak, tak. I kto to zainicjował? No ja. No właśnie. To powiem ci tak, jej reakcja prawdopodobnie była taka, że ona nie wiedziała, jak ci odmówić i trochę też tego może nie chciała, ale stwierdziła, ale właśnie, że chuj, może spróbuję, nie? Ale no kurwa. Właśnie przy tym taka była sytuacja, że napisałem, w sensie powiedziałem jej to i powiedziała, że musi się z tym przespać i na następny dzień podobno ją koleżanki na to namówiły. Że jestem spoko chłopak i... No i to kurwa, ten... Wojtas, no co ty, Wojtas, pierdol ją. Ja, przy następnej, ja ci powiem tak, weź się kurwa za te koleżanki może, jak takie mądre są, nie? Chuj no do dupy tej chodzi, Kasi. Właśnie o to chodzi, że te koleżanki są wyglądowo i... Są paskudne, tak? Obrzydliwe no, tak, i nigdy tak. By się ich kijem nie dotknął. Dokładnie. Dobra, rozumiem. Zdarza się i tak, nie? No to widzisz, bo te koleżanki myślą tak. O Jezu, chłopaka, weź go, proszę, błagam. Weź chłopaka będziesz miał, ale będzie fajnie, ja nie mam. Nie? Te koleżanki, chuj w dupę też, nie? Masz przed sobą całe życie. Nie uzależnia się od relacji z jedną kobietą, która nawet się kurwa nie chce i się puszcza po klubach. Bo jest to totalny bezsens. Jesteś, kurwa, dobrym ziomkiem, myślę. I kurwa pierdol te baby na razie, nie? Albo powiem ci tak, przynajmniej na ten w ten sposób, nie? Nie szukaj. Jak się sama trafi, będzie jakaś relacja i tak dalej, to spoko, ale nie szukaj. Czyli że mam mieć po prostu wywalone aktualnie w baby i że same przyjdą, tak? No i myślę, że jeśli sam nie doszedłeś do takiego wniosku, kiedy Kasia była z tą 2 tygodnie pod namową koleżanek jeszcze nie z własnej woli, to powinieneś kurwa ją osrać i jeżeli chcesz, nie? Możesz do niej napisać taki kurwa last message, nie? Last dobra, message. Dobra, mów mi co napisać. O kurwa, mów mi co masz pisać? No. O ja pierdolę. W tym momencie do niej piszę, mów mi co mam pisać. Nie, o ja pierdolę, bo rzekł. Mogę wszystko napisać. Wszystko? Wszystko. Dobra, żebym dobrze jasno myślał. Spytałeś ją, czy nie chce spróbować być w związku po półtorej roku. Tak. Ona powiedziała, że musi to przemyśleć. Tak. I stwierdziła, że tak, dopiero po rozmowie z koleżankami, tak? Dokładnie, po namowie. Dobra, Kasia ma fajne cyce? No, bardziej to u dołu, ale czyli nie ma fajne, można narzekać. Fajną ma dupę, tak? Tak, tak. Dobra, to słuchaj, piszesz i tak. Posłuchaj mnie, Kasia. Nie będę owijał w bawełnę. Jesteś jebaną szmatą. Nie pisz jej tak, bo jeszcze... No dobra, to czekaj, tylko to usunę. Dobra. Napisz jej wprost. Myślałem, że coś razem stworzymy. Serio to piszesz? No. Dobra. Ale nie możemy się oszukiwać, że nie ma to żadnego sensu. Tyle? Zakończmy te relacje. Zakończmy. Te relacje. I się pierdol. Klikaj enter, kurwa. No i enter, pasmo. Dobra. Dobra, ale tak na przyszłość, Wojtas, nie? No. Jeśli oboje nie będziesz czuł na przykład czegoś z drugą dziewczyną, nie? Półtorej roku to jest w chuj za dużo. To,
To jest moment, kiedy jak, zarówno jak i ona, jak i ty powinniście już być pewni, czy chcecie być, kurwa, ze sobą. Albo przynajmniej ta relacja powinna iść w tę stronę, do siebie, nie? Nie, no, nie tak, że ona idzie, kurwa, tak, nie? A ty idziesz do niej, nie? Nie, że ona tak, że o, co ty na nią? Nie, to musicie razem do siebie. Razem do siebie musicie coś czuć, musi was do siebie pociągać. Wiadomo, nie? No bo jak, no wiadomo, no bo jak jedna osoba coś czuje, a druga ma wywalone, to no, nic z tego nie będzie, to. Pierdol tę kaszkę, jeszcze się puszcza, nawet mi jej nie szkoda, nie? Napisała tak, hit XDDDDD. O kurwa, ty, to brzmi realnie. No serio tak odpisała. Czekaj, wierzę ci na Instagramie. Ospermiłem gacie hit. Napisała tak. Hit XDDD, ty myślałeś, że ja wrócę drugi raz do ciebie, posikam się, ha 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 ha. A, dlaczego myślała, że wrócę drugi raz do siebie? Napisz, że tak nie myślałeś i nigdy tego nie będziesz chciał. Napisz tak, nigdy w życiu nie chciałbym więcej, żeby ktoś taki jak ty stanął na mojej życiowej drodze. I dopisz jej, że latarnię omijasz od teraz szerokim łukiem, nie? Niech wypierdala. Tak, nigdy więcej nie chciałbym, że ktoś taki jak ty, bo... O kurwa, faktycha. No, czy tam jest prawdziwe imię, to nie wiem. No to nie ma tu imienia. Nie, ty nie masz na imię Wojtek w ogóle, oszujcie jebany. No, no nie mam, a co? Ty czekaj, teraz... napisała tak. No dobra, ta, a powiesz mi chociaż, co ci się stało tak nagle? Czekaj, napisz, że... tak, przejrzałem na oczy. Przejrzałem na oczy, uświadomił mnie mój poradca? Mój mentor. Mój mentor. Możesz, wiesz, możesz dalej ciągnąć to i jej pisać, nie? Że w sumie traktowała cię mega chujowo, nie? I nikomu tego nie życzysz. Ale myślę, że powinieneś mieć wyjebane. Ona będzie sobie myśleć swoje, ty będziesz wiedział swoje. Dobra, dzięki Piotr. Dobra, i teraz patrz. No. Wysyłasz tego hita, co ci na Instagramie wysłałem, i piszesz tak. Cały czas byłaś kurwą hit. Może nie tak. Napisała okej i trzy kropki. Okej i trzy kropki? No. Stary, ona cię traci, nie? To teraz dopiero będzie wiedziała, nie? Co jest pięć. Ona zaraz będzie błagała. A jej powiem, nie. Idź lepiej na imprezę do kolegów. O! Napisała mi tak, no nie wiem, dziwne to, bo nie spodziewałem się tego, ale okej, nie chcesz utrzymywać kontaktu, to nie, także no, z Bogiem. Czyli sama nie chciała utrzymywać, a próbowała, tylko to robiła, kurwa, tak o, bo jej się nudziło, nie, bo to była jej, kurwa, umysłowa, byłeś jej, powiem ci, jak to wyglądało, byłeś jej takim, a nie mam co robić, to se mu odpiszę, nie? No w sumie tak to wyglądało. Ja zawsze no właśnie, to, ja wiem, że ty pewnie potrzebowałeś jakiejś uwagi czy coś takiego, ale no niestety życie nas rucha w dupę na wielu płaszczyznach i pamiętaj, nie możesz być kimś takim, jakby znajdź swoją wartość, nie? Nie daj się, kurwa, że ty do niej piszesz, ona pisze okno, spoko, XD. Pierdol ją, chuj w dupę. Dobra, sobie tak hit, przejrzałem na oczy. Dobra, i wali bloka i niech wypierda. Dobra, no. Czekaj, jeszcze zblokuję. Zablokuj. No, kurwa, ty jakiś szczęśliwszy od razu się wydajesz. Jeszcze musisz się na jutro informatyki nauczyć, będzie super. No, system. Informatyka i kurwa, gitara. Nie uważam, że wyzywanie i blokowanie jest swój dziecinne. I tak i nie, uważam, że traktowanie kogoś jako zabawki jest w kurwę niedojrzałe. No i właśnie to uważam. Uważam, że dziecinnym nie jest wyrażanie swoich uczuć i tego, co się myśli. Dobra, to dzięki Piotrek jeszcze raz. Dziękuję ci bardzo, Mikołaj. Ja bym jeszcze chciał pozdrowić całą elitę JWSK i cały JD Team. Dobra. Dzięki Piotra, pozdrawiam całe X i dzięki Mikołaj, pozdrawiam ciebie serdecznie. Również. Dobra, siema JD. Siema. No, kurwa. Człowieku. Halo. Halo, siema. Siema. Dobra, jeszcze tak na szybko do poprzednika mojego. Chłopaki, znajcie swoją wartość, jebać te kurwy. Szczególnie, że pewnie matematyki nie zna. Aha. Jebana Katarzyna. I no, to wszystko. Łukasz, 20 lat. Łukasz, 30 lat, pisałem. Dobra.
Tak, problem z alkoholem, no. Łukasz ile? Jest 20. 20, Łukasz 20, tak, dobra. Tak. Z Podkarpacia jestem. O, z Podkarpacia, a skąd? Tak, tak, tak. Z Szyżów. Tak powiedzmy, że po drugiej stronie Mielca. Okej, okay, okej. Okay. Względem Rzeszowa oczywiście. Wiem chyba, w którą stronę. No, no, no. I no, mam w sumie dwa takie problemy, ale muszę troszkę scenę zbudować pod to. Aha. Więc obecnie 20 lat, więc mniej więcej 5 lat, jak powiedzmy z depresją sobie walczyłem, ale teraz już jestem na prostej. Okej, okay, a miałeś stwierdzoną, gadałeś z jakimiś tam poradnikami? Stwierdzoną, miałem jakieś 2 lata terapii plus okay. leki do tego, nie polecam. Mhm. I ogólnie wyszedłem sobie na prostą, jest skin, bym powiedział. No. Tylko tutaj przychodzę, kurwa, no, przychodzi taki moment w życiu, że kończy się szkółka, nie? No. Jakby pracę mam znalezioną, nie? Tylko kurwa, siedzi człowiek sobie w internecie i widzi tych wszystkich streamerów, gwiazdeczki jebane, influencerów. Nic kurwa nie robią, poza pokazywali się na ekranie, no taka prawda, no. Aha. W sensie, wiadomo, no, wysiłek jakiś jest, ale z perspektywy widza to trochę inaczej wygląda. Ja mam przed sobą, powiedzmy, tak jak pewnie wielu czatowników, jakieś 40 lat pracy, potencjalnie fizycznej, może nie. Mi się akurat udało, że nie, bo pracuję w tech supporcie. Okay. Ale nie wiem, na przykład takie chłopaczki na budowie, jak idą, no to mają przed sobą 40 lat ciężkiego zapierdolu. I tak się w sumie zastanawiam, jakie są perspektywy na życie w takiej sytuacji, że masz no, tylko pracę i nie bardzo wiesz, co ze sobą zrobić, nie? Jakie są perspektywy na życie, jak nie wiesz, co ze sobą zrobić? No tak, bo masz przed sobą tylko pracę, nie? I to będzie zajmowało, tak powiedzmy, połowę twoich dni. Masz w sumie tylko weekendy. Mm-hmm. No nie wiem, znaczy, z perspektywy no, młodego człowieka to strasznie źle wygląda, no. Z perspektywy takiego człowieka. Ja mam do czynienia z takimi ludźmi. To wygląda bardziej, przynajmniej to, co ja zauważam, że to wygląda bardziej w ten sposób, że oni nie chcą czegoś więcej. Oni narzekają, oni mówią, że o, ten to ma kurwa zajebiście, ale tak jakby on nic nie robi w kierunku tego, żeby sam miał lepiej. Znaczy tu akurat się zgadza, to jest chuj, prawda? Nie? Bo zazwyczaj to wygląda tak, że narzeka się na własną sytuację, po czym no nic się nie robi. Cały czas ci będzie pierdolił, a ten to ma lepszy, a ten to się skurwysyn dorobił, pewnie kradnie jebany, nie? Ale, no ta, skarbówka pierdala. Ale on sam siedzi, nie robi nic, a wiesz, mógłby popracować, nie? Dajmy na to parę miesięcy, może i nawet lat, jeśli trzeba, nie? I mógłby zainwestować w to, jeśli chce więcej tych pieniędzy, bo o tym teraz mówimy, nie? Że ty mówisz, że będzie 40 lat ktoś pracował, znaczy, nie? Wiesz, mi niekoniecznie chodzi o to, żeby dorabiać jakiegoś bogactwa jebanego, nie? No ale żeby tylko, godnie żeby żyć, powiedzmy na jakiś to, nie? Cel. No. No to widzisz, no to jest tak, w co inwestować, pytanie, no w co inwestować? Inwestuj w siebie, nie? I nie mówię tu o żadnych rzeczach. Jeśli pracuję na suba budowie... na twoim kanale. Suba na twoim kanale. Suba na moim kanale, tak, zapraszam do inwestycji. Zwróci się. Ale jeśli pracuję na tej budowie, na budowie też, pytanie, czy kopię te przysłowiowe rowy, nie, jak to nam babki pewnie w szkołach mówiły, że skończysz, kurwa, kopiąc rowy, nie? Nie no, jebać te nauczycielki, co tak mówią. No, jakby wszyscy ludzie są potrzebni, ale jeśli ci to przeszkadza, nie chcesz tego robić, no to pokop te rowy parę miesięcy, Może lat i weź zrób jakiś kurs, jakikolwiek. Myślę, że to nie jest aż takie trudne. Poradź się kogoś, idź do jakiegoś znajomego, spytaj, czy nie ma lepszej posady, bo nie ukrywajmy, w tym świecie kolesiostwo jest w kurwę, nie wiem, czy to potrzebne, ale istotne przede wszystkim. Znaczy wiesz, troszkę teraz tak zmienię bardziej trajektorię tego wszystkiego. No. Bo to nie tak, że ja na przykład nie wiem, co ze sobą zrobić, bo wręcz przeciwnie, mam bardzo szczegółowo obraną ścieżkę kariery. Okej, okay, fajnie, no. I z tym nie mam problemu, tylko pojawia się właśnie coś takiego w stylu spoko, mam obraną tę ścieżkę, mam obrany cel, jakaś tam ambicja jest. No. Ale cała otoczka tego wszystkiego, nie? Bo ja na przykład obecnie, bo rzuciłem studia, no to sobie pracuję, wracam kurwa do tej chaty, nie mam za bardzo no, znajomych, bo mam plan, żeby spierdolić z tego Podkarpacia, bo chujowe to województwo. Aha, no. Nie no, ty też spierdoliłeś to. Nie no, jakby wiesz, ja jestem po prostu świadom tego, że Mielec mnie nie rozwinie, kurwa, w żaden sposób. No ta. No, i dla tak młodego człowieka siedzenie w Mielcu,
Siedzenie w Mielcu jest, kurwa, przypięciem sobie betonowej, kurwa, kuli u nogi na łańcuchu. No i masz wybór, albo właśnie zapierdalać przed siebie z tą metalową kulą przy nodze, albo ją zdjąć i sobie iść przed siebie bez tego, nie? No. No i no przede mną jeszcze powiedzmy tak 2-3 lata, zanim sobie zmienię miejsce zamieszkania. Aha. Tu się pojawia, kurwa, problem właśnie, że moje życie wygląda tak, że chodzę sobie na siłkę do pracy, a poza tym to tylko siedzę przed kompikiem. No i jakby, kurwa, po co to wszystko? Chodzi o to, że po prostu nie masz z kim spędzić czasu wolnego, tak? Jakiś tam... No na przykład. Jakby co z tego, że jest to praca, jak nie każdemu się udaje zbudować relacje? Co z tego, że jest wolny czas, jak nie ma właśnie ludzi, z którymi można to spędzać? Okej, czyli potrzebujesz spędzać z kimś czas, tak? Odczuwasz taką potrzebę, tak? Czujesz się odosobniony. No, lubię spędzać czas sam, ale... Aha. No jako człowiek też wolałbym sobie czasami ale też kimś fajnie, być, fajnie móc go spędzać z kimś, tak? No ta, na przykład na weekendach czy okay, coś, bo nie mówię, że codziennie, wiadomo. Rozumiem cię, choć sam, może tak nie miałem, ale jestem trochę, kurwa, zjebany. Nie, no nie jesteś, nie mów tak. Ale nie, no pod takimi względami jestem. Ja umiem sam ze sobą, nie? Ale, znaczy, ale nie, jeśli... to nie tak, że ja nie potrafię, nie? Tylko właśnie tu ale jest, no, pojawia ty, się ty ten problem, że potrzebę, ja nie mam, nie? Ja nie mam wyboru, nie? Jakby, kurwa, nie, no jak ja nie tylko masz siedzę wyboru w tej chacie. No mówię, mam tylko opcję wyjścia na siłeczkę, no. Przez to, że no, mieszkam sobie okay, w mniejszym mieście. A w robocie nie masz koleg, kumpli w robocie? Nie masz jakichkolwiek relacji? Próbowałem wynieść te relacje poza pracę, ale powiem ci, że to nie jest takie proste. Że ciężko, tak? Że nie bardzo była chęć z drugiej strony, Właśnie tak? Tu się pojawia też to, że to nie każdemu się udaje te relacje jakoś podtrzymywać, no. A większość takich głębszych, no to bardziej mam na dystans teraz, bo spierdolili wszyscy. Okej, okay. Kurwa, pytanie, czy ty szukasz relacji jakiejkolwiek, czy szukasz na przykład relacji z kobietą, albo... Nie, mam na myśli takie, wiesz, platoniczne, typu ziomek, typu albo ziomek, przyjaciel, idziemy na browara i chuj, tak, nie? Tak, bo z kobietami to na razie chuj, tyle ci powiem. No to powiem tak, ja widzę tu opcje typu... Są takie, kurwa, grupki na przykład, że... Czy idzie ktoś na browara się spotkać, kurwa, coś takiego? Są, ale to już mam ze sobą, tak ci a, powiem. A, już masz takie coś, tak? Ha, bo miałem taki okres, że... Debile jebane? Szukałem sobie na takich facebookowych grupkach, nie? Były, powiedzmy, spotkania w Krakowie, no i miałeś tam, kurwa, 100 osób, nie? No. Tylko... No to się pojawia problem, że to są ćpuny pierdolone, żeby coś no... Kurwa. Okej. Idziesz tam z myślą, że się napijesz piwka czy coś, pogadasz. A no tu, kurwa, ci kryształ pod nas podkładają. No kurwa, chłopy po krzakach klechy walą, kurwa. Okej. A kumple ze studiów? Nie no, studia rzuciłem, a to no był, dobra, no był, ale kurwa, miałeś tam daleko. Pewnie jakiś znajomy, no ta, ale to wiesz, Rzeszów a Poznań, nie? Aha, ja okej, studiowałeś w Poznaniu. No tak, to miałem tam spoko ziomeczków, tylko że no był powrót do domu rodzinnego. Kurwa, takie proste przykłady. Na przykład nie chcesz sobie dorzucić do siłowni, nie wiem, chodzić na jakieś, kurwa, grupowe, nie wiem, kickboxing, boks. Właśnie kurwa, wyszedłem ostatnio z inicjatywą, żeby zebrać jakąś grupkę do grania w siatkówkę, ale średnio to idzie. Aczkolwiek, no może się uda, tylko że to znaczy, jest wiesz głównie co? Ja bym... ze starymi znajomymi, nie? Ja bym szukał gdzieś w miejscach, w których jest dużo ludzi i masz ze sobą jakiś bezpośredni kontakt. Mówię, takie jak treningi no ta. I tak dalej, nie? Bo wiesz, dawali mi pomysły typu, nie wiem, kurwa, kluby czy coś, ale to kompletnie nie moja bajka, szczególnie, że mi się w chuj nie podobają osoby, które kochają wręcz spędzać czas waląc, kurwa, budę cały czas. Trudne się trafiło. Pa, wejdź na Tinder, nie? Znajdziesz jakąś laskę, ale posłuchaj mnie. Znajdziesz laskę, już będziecie na relacji takiej trochę bliższej, ona cię zapozna ze swoimi znajomymi i będziesz miał znajomych, ale... a ją popierdol i dobra, stary, ale tu cię zatrzymam, kurwa. No co? Ja na tym Tinderze jebanu już 2 lata czegoś szukałem. Kurwa, tam nic nie ma w tym Rzeszowie. No jak, kurwa, nic nie ma? Nie mówię ci, kurwa. Ja kiedyś byłem w Rzeszowie i odpaliłem Tindera. Nie pamiętam, kiedy to było, ale... Miałeś świeże konto, nie? Miałeś świeże konto, poza tym... A co, jakie to ma znaczenie? Nie płacę, Lilo, nie mów tak. No, jak widzisz, jak ja wyglądam, kurwa? kurwa, przystojny jesteś, nie mów. Nie, no dobra, i co, nie znalazłeś nic w...
Znaczy nie, no znalazłem takie parę relacji, nawet powiedziałbym, że jedna była na dłużej. No. Ale kurwa, no problem z takimi tinderowymi relacjami jest taki, że to nie są jakby naturalnie powstałe relacje, bym powiedział. Są kurwa takie, ciężko to ubrać w słowa, ale no są chujowe. No ja wiem o co ci chodzi. Już lepiej nie mieć tego tindera, pierdolić to i nie wiem, wyjść kurwa, zapytać jakąś randomową laseczkę o numer i liczyć na to, że akurat spoko będzie. No to tak też możesz zrobić, no na przykład nie wiem, zrób sobie jakiś jebany rytuał, chodź rano do kawiarni, nie? Nie wiem, prosty przykład. Osoby. Chodź do kawiarni, jak tam będziesz chodził często, to będziesz na przykład spotykał tych samych ludzi i kurwa z biegiem czasu zagadacie do siebie chociażby, nie chcąc, nie chcąc. Uśmiechniecie, uśmiech tu i tam, kurwa siema, co robisz stary? Spokojnie, do jutra XD. Na siłkę chodzi? Ale dobra, siłownia jest miejscem trochę też, że no ja na przykład chodzę na siłownię, to nie chcę mi się z nikim gadać, chodzę, no właśnie sam o to chodzi, chodzę na siłownię w nocy, mam słuchawki i chcę się skupić na treningu i mam wyjebane raczej, nie? Jak ktoś bo tam na siłce są spoko ludzie, nie? Tylko że nie chcę ich tam kurwa męczyć, to kurwa masz sobie seryjkę czy coś, czekasz no. Na kolejnego seta, a tu ci jakiś zje podchodzi, pyta czy nie chce sobie na piwo wyjść, no stary, to jest przesady też. Kurwa, może tu ci kogoś znajdziemy, jakby jest tu trochę osób w sumie, nie? Okolice nie. Strzyżowa, Łukasz, nie, lat 20, duży kutas. Nie, bo to... nie, nie ma niestety. Ale widzisz, to też na zasadzie Tindera trochę działa, takie kurwa wymuszone. No ja troszkę, wiem, nie? Potrzebujesz naturalnej relacji, odczuwasz tylko, chęć poznania kogoś. Jestem przekonany, że sporo osób na tym czacie ma właśnie takie poczucie, że nie ma nawet sytuacji, kiedy mogą w naturalny sposób powstać no jakieś relacje. No to kurwa, nie wiem, jeśli jesteś na tyle pewny siebie albo odważny, nie wiem, idź pod jakieś pierdolone studia, podejdź do kogokolwiek, do grupy ziomków, do grupy lasek, powiedz, że jesteś kurwa nowy i żeby ci, nie wiem, pokazała ci coś w tym mieście, pierdolę, aby się umówić, nie? Spotkać, losowe spotkanie. Trochę chujowy pomysł, ale... Ale dobra, no to słuchaj, no jak próbujesz wielu rzeczy i ci nie wypalają, no to no próbuj już czegokolwiek. To jest jedna z wielu opcji, nie? No. Ale widzisz, ludzie na studiach to też raczej towarzystwo typu, kurwa, no, idziemy nie, się no, sprawdzić. Nie, no nie wszyscy. Ja wiem, że na studiach jest kurwa ćpunów alkoholików, zjebów, debili i tego typu rzeczy, ale przecież tam są też normalne osoby, nie? No tak, ja na przykład na studiach miałem większość spoko ziomków i w sumie mi przykro w chuj, że musiałem się zdawać. No widzisz, czyli wiesz, że na studiach są spoko osoby. No tak. Więc jedyne czego potrzebujesz to inicjacji, nie? No tak. Bo zazwyczaj to wychodzi właśnie naturalnie, nie? Tam masz, nie wiem, ziomków w szkole czy coś. Ale jak ci kurwa ziomkowie spierdalają do lepszego miejsca życia czy coś, no to już średnio. Znaczy no to jest, wiesz, to jest już czas, dobrze. Który czeka no każdego z nas. To jest coś typu, że chodzisz do szkoły, masz zajebistą grupę znajomych, ale w momencie na przykład tego przejścia z gimnazjum do technikum, liceum, rozpierdalają się, nie? Jakby każdy idzie gdzieś tam w swoją stronę, znowu mają swoją grupę znajomych, nie? Pozwolę sobie tylko czatownika wyjaśnić. Uwielbiam jak sud, jak mówią ludzie, którzy nigdy kroku nie postawili na jakiejkolwiek uczelni. Byłem kurwa 2 miesiące i zdążyłem być na jakichś 10 imprezach. No niestety wiem, ja co są kurwa, studia, idę na studia, pierdolę. Te spotkania, jeżeli na przykład, nie wiem, nie wyciągniesz sobie jednego, dwóch ziomków, tak na bardziej kameralne, no to wtedy jeszcze spoko, ale jak cię zapraszałem na jakieś większe, to zawsze kończy się identycznie. Gdzie się zapisać na studia? Ja chcę, jak zapiszę się na studia w Warszawie, do Koźmińskich w Warszawie się zapiszę i będę kurwa z bananami latał w Ferrari, o człowieku. Ja pierdolę. Ty, a ty nie będziesz trochę sus wyglądał na tych studiach? Że co, że jest jak żul jebany? Nie powiedziałem tego. Teraz wsadzasz własne słowa w moje usta. Dobra, Łukasz, słuchaj mnie, kurwa. Ja pamiętam, byłem kiedyś gdzieś na spacerze i później przejeżdżałem obok Koźmina. Tam kurwa tak, Porsche stało, Mini Cooperki. Sobie myślę, kurwa, to jest życie. No to słuchaj mnie, Łukasz. W tej sytuacji jest potrzebny czas. Po prostu, nie? Tak samo mówisz, że coś naturalnego, nie? No, no, no. No to musisz, kurwa, na to poczekać, nie? No bo jak na siłę nie chcesz, to nic nie wyjdzie, nie?
A nuż się coś stanie, nie wiem, kurwa, wypierdolisz się na ulicy, ktoś cię podniesie. Wiesz, kurwa, ale ze mnie debil, nie? Nowy tu jestem, pokaż mi miasto i siemano. A nuż, może to ja kogoś podniosę, nie? A nuż, to ty kogoś podniesiesz, nie? Nie no, mówię ci, w tej sytuacji jest potrzebny czas i może trochę chęci z twojej strony, nie? Żeby... Znaczy wiesz, chęci nie brak, tylko kurde, ta rada co do czasu, to tak powiem ci już od dobrych 5 lat właśnie. No ale miałeś pojawia. Ziomku, przecież nie rzuciłeś studiów 5 lat temu, nie? No nie no, miałem w szkole średniej właśnie, tylko że szkoła średnia się skończyła, ludzie sobie tam poszli w swoje strony i przez to się pojawił taki problem, powiedzmy. A nie chcesz, nie wiem, kurwa, odnowić kontaktu z podstawówki jakiejś? O kurwa, nie. Z podstawówki nie ma chuja. Z gimnazjum? Stary, no jak już byli... chcesz totalnie, to słuchaj, nie? Ci ludzie byli najgorsi, przysięgą. Dobra, kurwa. To powiem ci nawet więcej. Zorganizuj, kurwa, spotkanie klasowe, nie wiem, technikum, nie gimnazjum. Nie no, organizuję właśnie tę siateskę z ludźmi ze szkoły średniej. No. Możesz też spróbować co innego, nawet jakieś pierdolone ognisko, jak będzie cieplej, nie? Żeby se usiąść, kurwa, opierdolić kiełbę, popierdolić przy ogniu. I na to myślę, że więcej osób by się pisało niż na siateczkę, nie? No ta. No, zrób coś takiego. No ta, trzeba wychodzić z własną inicjatywą, niestety. No, dobra, dziękuję ci, Łukasz. Dzięki, popo. Za rozmowę, pozdrawiam cię serdecznie i życzę ci zdrowia. Siema. Siema, halo. Halo, cześć. Siema, Puzon. No ogólnie chujowo, bo ostatnie czasy to samo pasmo nieszczęść, nie? Samo pasmo nieszczęść. A jak masz na imię? Adam. Adam, okej. Okay. Lat 20. Lat 20. No i ostatnio nadarzył się taki problem, że z rok temu sobie zrobiłem uprawnienia na wózki widłowe, nie? Aha. I teraz po skończeniu szkoły, technikum średniej, wyprowadziłem się do Holandii. Dziwny przypadek, tak? I zacząłem nową robotę w magazynie. No. I zacząłem sobie jeździć na wózku wysokiego składowania. Okej. Okay. I po tygodniu roboty, kurwa, rozjebałem regał i poleciało wszystko jak domino. No. No i firma obecnie wystawiła mi, kurwa, rachuneczek na kilka milionów euro. I nie wiem, co ze sobą zrobić, od tygodnia w robocie nie byłem. Kurwa, co? No, a to była firma, która robi ST, kurwa, zamówienia na cały świat. I właśnie się zastanawiam, czy kurwa teraz, czy za chwilę wejść na okno. Nie no, teraz nie. A, no to dobra, no to za chwilę. Nie no, ale to chyba nie powinno być tak, że ktoś cię... Nie ma tam... No. A poczekaj, ty pracowałeś umownie? Miałeś umowę tak, podpisaną z nimi? Tak. No, okay. Poszedłem do roboty i jako, że jestem świeży, to chcieli mnie jakby wychować na swoich warunkach. Aha. Od razu mi dali umowę na czas nieokreślony, po oczywiście okresie próbnym. No i jakoś tydzień po podpisaniu umowy stało się to, co się stało, nie? Czyli po prostu przez twoją tam, powiedzmy, nieuwagę, no stało się i chuj, rozjebał regał. No i poleciało jak domino w sumie. Jeden na drugi, nie? No i od tygodnia w pracy nie byłem, to sobie siedziałem na Discordzie, szukałem głównie jakichś nowych znajomości na te ostatnie dni. Nie no, nie mów, że ostatnie dni, no co ty? No, kto wie, zobaczymy. No i poznałem takich dwóch, w sumie kilku ziomków, no, którzy ostatnio się pokłócili, bo podobno laska skakała z jednego na drugiego i nie chcieli ze sobą gadać. A. I ich poznałeś, no, tych dwóch? No i kurwa, problem jest w tym, że mówili, że są bliskimi znajomymi od podstawówki. No i przez to, że jakieś pół roku temu laska się puściła, to zerwali ze sobą ten kontakt. Jak mają na imię? Imion nie pamiętam, ale bo ja ich od niedawna znam, ale wiem, że oni jeden studiuje chyba informatykę, a drugi... A drugi po skończył studiach, niedawno. Po studiach już? Nie tak, pasz tak. Stary, nie pasz stary. Pierdol tę firmę, ubezpieczone było, kurwa, chuj w dupę. Powiedz, na pewno. Jak nie było ubezpieczone, to niech dadzą ci pół bani i to przemielisz w kasynie. Ale czy na plus, czy na minus? Na plus, kurwa, wiadomo. Że odrobisz. Ale, a pomożesz mi, bo ja tak nie za bardzo.
Czym? W kasynie? No. No kurwa, krótka piła, czarne, czerwone i zielone. No, no kurwa, ale ja się boję, bo jak wiesz, bo to na początku to też tak kurwa nie znam tych ludzi za dobrze w tym magazynie i kurwa... Ale i tak się tydzień w robocie nie było, to już chuj. No właśnie, ale powinienem być, nie? W tym jest problem. A, no to przejdź, powiedz tak. O kurwa, wróciłem, trzeba coś rozjebać. Takie wejście z buta, mówisz, nie? A, wejdź, powiedz, że ten, sorry, tę fakturę to tam się z nią możesz podetrzeć, bo tam musi być wszystko, no. Wszystko ubezpieczone, to fakt. Tutaj słuszna uwaga, bo nie da się tak, żeby ktoś coś kurwa rozpierdolił, a takiej firmie przynajmniej ogromnej, jakby tak było, nie? I słuchaj, z tych dwóch kolegów, co poznałeś, to pewnie zostanie jeden, to weź w ogóle urwij kontakt, bo to nie ma co. Ale... Kurwa, to wydają się fajni ludzie, a ta, kurwa, takich kurwa, szkoda. Stary, wiesz, to baby, to wszystko przez te baby. A, no. No bo jeden mi opowiadał, że podobno odbił mu dziewczynę, no. Drugi powiedział, że po prostu mu ta się wjebała do łóżka no i ta, nie, no teraz ta. Nie wiem komu wierzyć i kurwa miałem nie, z tam, tym... Nie, tam nie ma co wierzyć, wiesz, tam się sytuacja sama wyklaruje. No dobra, skoro tak mówisz. Także możesz pozdrowić Michała. Powiedz, żeby o, się no, Michał. No, no, powiedz, żeby się ukrywał później. No dobra. Dobrze. O kurwa, dostałem właśnie mail. Cóż to za mail? No dostałem przed chwilą maila z roboty, że lepiej, żebym jutro nie wracał. To nie idź. I że, no, kurwa. A jak to w robocie ci napisali, że lepiej, żebyś nie wracał? No w sensie maila, nie? Bo no. Podałem w umowie, gdy wypełniałem dokumenty swojego maila kontaktowego. No i co ci napisali? No i w skrócie mi napisali, dobry wieczór, panie Adamie, rozwiązujemy kontrakt i dziękujemy za współpracę. No i kurwa, wolny jesteś, człowieku. No ale kurwa, teraz trzeba się utrzymać, nie? No to znajdź nową. A nie szukasz jakiejś asystentki, popo? Asystentki? Albo asystenta, chuj wie. Nie no, mam. Mam prawo jazdy, mogę zapierdalać po jedzenie, jak słuchasz. Nie no. Bardziej ten kurwa kucharza szukał. No to też. Kurwa, mogę ci coś ugotować. Co byś mi mógł ugotować? Takiego domowego kotlecika schabowego z ziemniaczkami zapiekanymi i mizerią. O, no to kurwa. O. Jeszcze masz do tego wszystkiego uprawnienia na wózki widłowe? No. To a jak ci się znudzi kotlecik, to mogę ci tosty zrobić. Tosty? No. Kurwa. Marnujesz się w tej Holandii. No właśnie, kurwa, ale... do Stanów. Zagadaj do Michała. I ten. Powiedzieć mu, że jest kurwą, czy co? Nie. Czy że Justyna, tak? Że Justyna była dziwką. Tak. Dobra. No. Mam ich pozdrowić od ciebie, czy nie? Nie, ode mnie nie. No dobra. Po prostu... Dobra. Powiedz, że ich pozdrawiasz serdecznie. Dobra. Michał ci ogarnie robotę. O, Michał? Michał ci ogarnie robotę. A czym on się zajmuje? Bo w sumie on studiuje informatykę teraz. A to nie ma chyba roboty, skoro studiuje. Ale nie? Znajdzie. A, on ma no dużo znajomych, którzy też tam pracują. No dobra, poufam tobie. Dziękuję ci bardzo. To dzięki wielkie i miłego popołudnia. Miłego popołudnia, trzymaj się. Miłego wieczorku. Pa. Pa. Popołudnia, poufam tobie. 7/7 samobójstw. No co wy, no co wy. Halo, działa to gówno? Działa. No ja mam taki problem i myślę, że dzieli go 90% czatu w tym momencie ze mną. Aha. No właściwie, bo fajnie się ogląda, nie? Aha. I tu się okazuje, że za chwilę jakaś kurwa się wpierdala ze streamem. No dobra, i kurwa, a żeś się kurwa zasapał. No, ja pierdolę. Dobra. Bo mam chujowy kurwa mikrofon. Dobra, Julka, trzymaj się kurwa. Pozdro dla Rewu. Pomóż dla mojej przyjaciółki Kasia 12e, ona posiada realny problem, proszę cię ziomuś. Co to za dyskryminacja, weź kobietę. No biorę przecież, po prostu kobiet jest dużo mniej na tym czacie prawdopodobnie. No halo, siema. Siema. No, jak coś, to jestem po prostu na cyklu, dlatego mam taki głos. Jesteś na cyklu?
No na cyklu, kurwa. Okej, okay, a co tam co tam ładujesz? Słuchaj, no kurwa, co byś sobie wyobraził, jak na Tajlandii jedziesz i wchodzisz do apteki i mówisz, że chcesz po prostu, kurwa, żebyś chcesz, żeby ci urosły mięśnie, to po prostu, kurwa, nie wiem, wszystko, pierwsze, tak? Lepsze gówno. Okej. No wszystko, no i głośnik taki się zrobił, słuchaj, no dobra. No. Dobra. Przecież, bo mam problem z dziewczyną, nie? I dlatego uznałem, że to jest realny problem, bo mój ziomek ma ten sam problem. I chodzi o coś takiego, co nie? Bo jestem z dziewczyną, jestem z nią już 2-3 lata, co nie? I czyli jesteście... nożyce robicie, tak? No, nożycujemy się trochę. No dobra, no. No. I słuchaj, no ja na przykład lubię oglądać, kurwa, mam jakąś biedą mnie nostalgia, żebym sobie obejrzał, kurwa, jakiś... Kiedyś na Cartoon Network był zwyczajny serial, co nie? Albo South Park sobie obejrzeć sportowo, albo Family Guy'a. No i słuchaj, no nie chce ze mną obejrzeć. I nie wiem, jak ją przekonać w takim wypadku? Jakąś masz radę co do tego? Jak ją przekonać? No. A czemu nie chce? Jaka była... Co mówi, że... Słuchaj, no właśnie problem polega na tym, że tłumaczę jej, nie? I mówię, że zajebisty serial, nie? Ona mówi, że nawet wydawało się, że jest zajebisty serial, bo na TikToku jej się wyświetlało i mówiła, że fajny. No. Ale nie wiem, no totalnie z pizdy powiedziała, że nie chce. I kurwa, no nie rozumiem, nie mam jak ją kurwa przekonać, no. Mówi, że jest dziwny ten serial i to tyle. Aha, no to spytaj się, co ona by chciała obejrzeć. No ale ona wyjeżdża mi z jakimś gównem, Mamma Mia bodajże, kurwa, albo jakimś innym syfem. No to widzisz, no to ty też nie chcesz oglądać, może dla niej to gówno. No dobra. Może nie macie wspólnego gustu serialowego. No ale właśnie nie, bo każdy serial, jaki na razie pokazałam, to jest ten. No podobał jej się w chuj. No ale teraz jej się nie podoba. No teraz jej się nagle przestało jej się podobać, to co wybieram. No to wytargają za włosy i spytają chuj, no, chodzi. Czyli myślisz, jak wypierdolę po prostu z całej siły, to powinno się troszeczkę ogarnąć. A ona też na cyklu? Czy ona też na cyklu? Słuchaj, no tak, no wspieramy się razem w tym cyklu. No to się napierdalajcie normalnie. Ona jest na cyklu już troszeczkę dłużej, boję się, że jak mi odda, to kurwa mi czaszkę rozpierdoli. No ale słuchaj, kurwa, no. To nie ryzykuje, ten szopana nie pije, że tak powiem, nie? No dobra. Dobra, to dzięki za zajebistą poradę. Dzięki, spokojnie. To jeba. A mogę pozdrowić? Chciałem czwartka pozdrowić, bo spamił, nie? To możesz, dzięki. Możesz. Elo, pozdro czwartek. Elo. Halo? Halo. O, halo, słyt, działa. Słychać mnie? Słychać, no, trochę cicho, ale słychać. No to trochę się stresuję. Na samym początku powiem. Nie no. Bo to jest taka przykra sprawa. Aha. No bo chodzi o to, że mam kompleks. Taki dość duży w stosunku do moich piersi, bo mam je za małe i no jest mi smutno z tego powodu, nie wiem co zrobić. Aha, przecież małe cyski są spoko. No czasami mam wrażenie, że tak nie jest i jest mi przykro, nie? To myśli, że małe cyski są spoko, niech napisze plus jeden. A ile masz lat? O, to ważne też. 21. No patrz. Nie no, jakby, ja ci to powiem tak ze swojej perspektywy, nie? Uważam, że na przykład do pewnego chociażby rodzaju sylwetki nie pasują na przykład duże cyce i tak jakby zazwyczaj zdarza się tak, że te małe piersi pasują do sylwetki, nie? I to wszystko się ładnie ze sobą zgrywa. A poza tym nawet mniejsze, dobra, cyce, kurwa, będę mówił, no, ale mniejsze cyce, na przykład w zgraniu z fajną dupą i fajnym ubiorem wyglądają nawet zajebiście, bym powiedział. Jakby ciężko mi też, no ciężko jest wyleczyć kogoś z kompleksu, jeżeli takowy ma. Mogę ci tylko, no bo wiesz, jak ci powiem, że nie no, małe cyce są spoko, to pewnie już słyszałeś to wiele razy, ale tu masz przynajmniej, możesz zobaczyć, ile osób też tak myśli. Jakby, no to jest rzecz, którą jedyne jak będziesz mieć ten kompleks dalej, to jedyną opcję, no co, no powiększysz sobie, nie? Bo pewnie jak przytyjesz, to niekoniecznie pójdzie ci w te cycki, to też nie do końca tak działa, może trochę, no ale wiesz, nie? To, że cyce są małe, to nie znaczy, że coś innego może być lepsze, nie? Jakby bardzo ciężko jest znaleźć coś, co jest wszędzie, wszystko jest idealne. Halo, ty mnie słyszysz? Może, bo nie wiem, czy nie mówisz, czy się stresujesz, co? No, to się nie wiem, co powiedzieć, bo taki stres, nie? A, nie wiesz, co powiedzieć, bo mam rację. No, no tak, no, ale nadal mam taki smutek, nie? Z tym związanym. Masz smutek, że masz małe cyce. Nie, no co ty? War? Nie no, kurwa.
Ja ją pocieszę. Dobra, wy jesteście z wyrolami wszyscy. Wiesz co, problem z kompleksem. Jaki jest problem z kompleksem? Wydaje mi się, mogę powiedzieć, że trzeba go zaakceptować, nie? No bo, no dobra, ale to dobra, to teraz cię spytam tak, nie? Pytanie do ciebie. Czy możesz to zmienić innym sposobem niż operacja plastyczna? No pewnie nie. No to na chuj ty się przejmujesz? To jest rzecz, którą no bo... nie zmienisz tego, choćby skały srały. No i tak jest i tyle, nie? No bo chodzi o to, że bo mam chłopaka, nie? To jest genetyka. I co, przeszkadzają mu małe cyce? No właśnie tak czasami sobie żartuję, ale tak... No właśnie aha, nie żartuję wiem, czy... sobie, ale tobie się robi przykro. No, czasami, nie? Aha. No powiedzmy, że mam małego fiuta. Nie o to chodzi, ja po prostu... No nie, no ja wiem, ja, wiem. Ja wiem, że on nie robi tego jakby... On po prostu no, cię... robi ci się przykro, mimo że on nie robi nie to intencjonalnie, tego tak? Nie robi no tego tak, intencjonalnie, tak, no. Okej. Okay. A mówiłaś mu to? No w sumie to już coś tam wspominałam, ale no... Mi ciężko się po prostu otworzyć, nie? Czasami. Rozumiem. No ja polecam powiedzieć wprost, szczególnie twojej drugiej połówce, tak? Bo to jest ktoś, który powinien wiedzieć wszystko raczej. To jak się czujesz, nie? Na dany moment. Powinien to wiedzieć. Powiadaj mi, bo ja teraz ja się... No tak, zgadzam się. Nie no, zgadzam się, no. Po prostu to ćwiczę w sobie, żeby się otwierać, ale no ciężko wychodzi. Poćwicz, możesz mu puszczać spojrzenia, jak to powie, to popatrz na niego. Wiesz, takie małe sygnały, on spyta ci coś nie tak i ty wtedy mu mówisz, nie? Jeśli nie jesteś w stanie powiedzieć tego sama prosto z mostu. Jedyne, co się da, to zaakceptować to, bądź szukać zalet w tym, tej wadzie. Jeśli to dla ciebie wada, to możesz poszukać w niej zalet, mimo że to dziwnie brzmi. Ja uważam, że małe cyce są git. Tak jak pewnie większość z tego czasu, są lepsze niż takie, kurwa, olbrzymie, że tak powiem, klamoty. No ale takie big turbo klamoty, no uwierz mi, pewnie byś nie chciała takich, nie? Tak, no są minusy też tego. No oczywiście, to wszystko ma swoje wady i zalety, nie? Ty masz na przykład problem, nie wiem, z doborem stanika, chociaż możesz go, kurwa, nie nosić i mieć wyjebane, a tamte mają problem, kurwa, z plecami, nie? Rozumiesz? Tak. Więc szukaj po prostu pozytywów w tym wszystkim. Bo to zazwyczaj jest tak, że kobiety tak, te co mają mniejsze piersi zazdroszczą tym, co mają duże, a niektóre te co mają duże, to wolałyby mieć w sumie mniejsze, nie? No tak jest, tak jest. I to jest też takie błędne kółko. O, Ania z Bania lubi swoje małe cyce, możesz z nią pogadać. Widzisz? Możemy ci tu znaleźć jakąś koleżankę. I ona, Ania z Bania pewnie mu tak, no ma małe cyce, ale są spoks, nie? I ma wyjebane. Aha, to czekaj, to Julcia, co pisała, że ty masz problem, to... A, to Julcia na czacie, to twój chłopak. No, to mój chłopak, tak. O, sprytny. Aha, to on to słyszał. To po problemie, kurwa, ty. Co jest, kurwa? Okej, okay. Rozwiązałem tak zwany problem związkowy, gdzie wolałaś się wygadać komuś, ale żeby on to może usłyszał. Czasem też tak bywa, zgadzam się z tym. Czasem fajnie jest powiedzieć coś komuś, bo komuś jest łatwiej to powiedzieć. No tak, tak jest. A żeby ta druga osoba o tym słyszała. No. O, widzisz, sprytna jesteś, dziewczyna. Dobra, to dzięki wielkie bardzo. Nie ma problemu. A jak masz na imię? Bo nawet nie wiem, jak ci podziękować. Iza. Dziękuję ci, Izabelo. Życzę ci wspaniałego wieczoru. Dziękuję bardzo nawzajem. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam serdecznie. O, pozdrowienia macie od Izy. No i git. Kurwa, ja tu nawet problem z moimi cycami rozwiążę, nie? To jest życie. Oficjalnie zamykam poradnie. A może otwierajmy co 2 tygodnie poradnie, co? Albo może i nawet co tydzień zobaczymy, nie? Wielkie serducho. Serducho dla was i do zobaczonka.